Państwa w związku z argumentami, które to padły, ja wycofuję swój wniosek formalny i go modyfikuję, składam inny wniosek formalny. Ten wycofuję. Natomiast z uwagi na to, co powiedział Pan Burmistrz, uważam, że powinniśmy dzisiaj debatować o tej uchwale w sprawie PKP, żeby tych pieniędzy nie stracić. Natomiast proponuję przełożyć debatę w sprawie budżetu, bo ona będzie długa, jeśli ma być wyczerpująca, na poniedziałek na godzinę 17. Dziękuję. Dziękuję bardzo za tą modyfikację. Przepraszam, to jest nowy wniosek. To znowu dwa głosy za i znowu dwa głosy przeciw. Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Andrzej Zieliński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym prosić Pana Radnego Gregorowicza o zmodyfikowanie tego wniosku, bo teraz na tym etapie wycofanie go. Zaraz powiem dlaczego. Zgadzam się z tym, że powinniśmy zmienić teraz porządek obrad i prosiłbym bardzo, żeby teraz przegłosować zmianę w porządku obrad, a więc przeniesienie tego punktu dotyczącego umowy z koleją przed budżetem, a dopiero po tym punkcie zadecydować, czy obradujemy dalej, czy przekładamy, żeby wiedzieć mniej więcej, w jakim czasie się znajdziemy. Przepraszam najmocniej, bo mam pewną wątpliwość. Czy możemy w trakcie obrad zmienić porządek obrad? To w takim wypadku pytam się o opinię wnioskodawcy. Do mikrofonu poproszę, bo nam się musi to nagrać. To są wnioski formalne. Publicznie zgłaszam wolę, żeby mnie z tego rankingu w ogóle wykreślić, jak tutaj sugeruje niektórzy. Wracają do modyfikacji. Tak, zgadzam się. Pan radny Zieliński według mnie ma rację. Proponuje zrobić tak, jak on radzi. Natomiast odnośnie budżetu nie bójmy się, bo w szczególnych przypadkach budżet można uchwalić do końca stycznia i obowiązuje do tego czasu projekt pana burmistrza. Więc nie ma dziury, nie ma luki, nic się złego nie dzieje. Dlatego popieram wniosek pana Zielińskiego, przyjmuję jako swój własny i zgłaszam go jako formalny. Dziękuję bardzo. Zmodyfikował pan swój wniosek, więc już nie pytam się, czy są głosy za. Proszę bardzo. Jeden głos był za prośbą za zmodyfikowanie. Rozumiem, że w sprawie wniosku formalnego pan zabiera głos. Jest wniosek o przerwę zmodyfikowany. Jest. Nie, przychylił się do prośby pana radnego przewodniczącego Zielińskiego, który wskazał, żebyśmy najpierw zajęli się uchwałą, a później dopiero przegłosowali ten wniosek o wydłonie przerwy. Tak, jak to, taki wniosek, tak jest, jak ja powiedziałem, pan to zmodyfikował, czy inaczej? Dokładnie tak, jak pan to widzi, jak pan czy nie rozumiem, że mamy jeden wniosek, czy mamy dwa? Czy jednym zawartym? Nie, nie mamy jednym zawartego. Został zgłoszony prośba. Ja rozumiem, że prośba była następująca, żebyśmy najpierw zajęli się uchwałą w sprawie budowy kładki i później ewentualnie przegłosowali wniosek o przerwę w obradach. Tak. Proszę bardzo, w sprawie tej chwili mogę powiedzieć na temat tego, czy przerywamy obrady, czy nie? Nie. To nie będzie zasługi. Później będziemy głosowali w sprawie. Teraz zgodnie ze zmodyfikowanym wnioskiem. Ale jeżeli mamy zmienić porządek obrad, to jestem przeciwny za tym, żeby zmienić porządek obrad i jestem przeciwny temu, żeby przekładać, przerywać sesję i jest godzina 10:30. Większość Rady podczas ostatnich głosowań zdecydowała, że będziemy obradować w nocy, więc ja nie widzę najmniejszego problemu, żeby tego nie robić. Większość się nie chciała zgodzić na to, żeby zaczynać obrady o 9:00, wtedy spokojnie moglibyśmy tę sesję prowadzić do nocy. Natomiast skoro większość Rady odpowiedziała się za tym, że będziemy prowadzić nocne obrady, to prowadźmy nocne obrady i nie bawmy się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przepraszam najmocniej. To był głos za, przeciwko zmianie porządku obrad. To jest też wniosek formalny i rozumiem, że pani radna Grabek również w sprawie zmiany porządku obrad. Proszę. Tylko już był głos, to był głos przeciw. Teraz będziemy liczyli. Bo nie wiem, czy głos za, czy przeciw.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja jestem za wnioskiem pana Gregorowicza, abyśmy w tej chwili zajęli się tym projektem związanym z PKP i zmienić porządek obrad i abyśmy przerwali obrady w dniu dzisiejszym i kontynuowali je w poniedziałek. Uważam, że wszyscy jesteśmy zmęczeni. Ja jestem zmęczona oczywiście i jutro rano również pracuję i nie będę tutaj, że bywała do godziny pierwszej. Także bardzo proszę o przerwanie sesji i przełożenie jej. Tym bardziej, że mamy projekt uchwały do przegłosowania budżet na 2017 rok i to jest bardzo ważna uchwała. I będzie dużo dyskusji na ten temat, a więc bardzo proszę o przerwanie sesji do poniedziałku. Dziękuję bardzo. Jeszcze jeden głos za, jeden głos przeciw. Dopuszczam do głosu, proszę bardzo. Tak, radny Siwek, przepraszam. No bo nie wymieniłem, zmieniłem nazwiska. Ja jestem przeciwko zmianie porządku obrad dzisiejszego i powiem dlaczego. Proszę państwa, w poniedziałek się spotkamy, a jeśli komuś nie pasuje, a może my mamy jakieś inne plany, które są też bardzo ważne w poniedziałek. Proszę państwa, my dostajemy porządek obrad ileś dni przed sesją. Możemy się przygotować do tego, a tutaj możemy sobie zaplanować nasze działania w domu, w rodzinie, a dzisiaj my się dowiadujemy, że my w poniedziałek musimy przyjść na sesję Rady Miasta. Nie, proszę nie dyskutować. Szanowni radni, przepraszam. Radny zabiera głos. Państwo dyskutujecie przez salę. Pozwólcie się powiedzieć radnemu. Jeszcze raz powtarzam, jestem przeciwko zmianie jakiegokolwiek porządku obrad. Jeśli doszliśmy do wniosku, że od 16 zaczynamy i państwo przegłosowali mój projekt, żeby spotykać się o godzinie 12, no to nie mamy wyjścia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Głosy nam nie zostały wyczerpane, więc jeżeli ktoś chce poprzeć wniosek o zmianę porządku obrad, to jeszcze dopuszczę do głosu. Nie były, były dopiero, dwa były przeciw, jeden był za. Widzę, że za będzie, tak? To proszę bardzo. Czy wypowiadam się tylko na temat zmiany porządku obrad i popieram inicjatywę pana radnego Zielińskiego, żeby przegłosować zmianę porządku obrad i w tym momencie zająć się uchwałą o przystąpieniu do okładce, tak? Natomiast nie wypowiadam się na temat przerwania sesji. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, dwa głosy za, dwa głosy przeciw. Przechodzimy do przegłosowania zmiany porządku obrad, aby z podpunktu F na podpunkt D przenieść uchwałę w sprawie przystąpienia do projektu inwestycyjnego pod nazwą budowa kładki dla pieszych nad torami w kilometrach około... nie wiem jak mam to przeczytać, przyznam się jeszcze. W kilometrze około 80.250 linii kolejowej numer 30 Łuków, Lublin Północny o konstrukcji stalowej w okolicy Alei Zwycięstwa w Lubartowie. To jest za zmianę porządku, proszę podnieść się. Siedemnaścioro radnych jest za. Kto jest przeciw? Dwóch radnych jest przeciw. Kto wstrzymał się od głosu? Dwoje radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że porządek został zmieniony. Proszę bardzo, przechodzimy do punktu przystąpienie do projektu inwestycyjnego. Przybędę czytał całego. Proszę bardzo, prezydent. Marginesie zazdroszczę Stalowej Woli Tomaszowi Mazowieckiemu. Rozmawiałem z prezydentami. Ich sesja trwa 2,5 godziny i mają kilkadziesiąt punktów do przerobienia. I robią to dobrze. Szanowni państwo, są dwa takie momenty, czy dwa punkty w naszym mieście, gdzie mieszkańcy, chcąc się dostać na drugą część miasta, muszą, czy musieli dotychczas przez dwa, a teraz przez jeden punkt przekradać się ukradkiem przez tory. Mówię tutaj w tym przypadku na... Przepraszam panie burmistrzu, szanowni radni, szanujmy osoby, które są przy mównicy. Pani radny Wróblewski, pani radny Siwek, pan burmistrz uzasadnia projekt uchwały. Proszę o ciszę. I sprawa dotyczy właśnie takiego dzikiego na tą chwilę przejścia przez tory w okolicy, czy w ciągu Alei Zwycięstwa ulicy Sienkiewicza w kierunku tutaj na wschód naszego miasta.
Od dłuższego czasu dyskutowaliśmy z dyrekcją PKP, żeby tą niedogodność i zagrożenie bezpieczeństwa zlikwidować. Zrodził się pomysł powstania kładki nad torami i ta uchwała zmierza w tym kierunku. Dodatkowym bardzo ważnym argumentem jest to, że od czerwca przez Lubartów zostanie skierowany ruch pasażerski do Warszawy w związku z modernizacją linii kolejowych w innych miejscach. Stąd to natężenie ruchu będzie większe i negocjacje w tej chwili i rozmowy z PKP są takie, że do czerwca ta kładka byłaby wykonana, więc w krótkim czasie to by się udało zrobić. W ramach negocjacji, tak jak i przy poprzedniej kładce, przy przejściu przy dworcu PKP, no PKP stawia warunek, że powinniśmy co najmniej czy jedną trzecią partycypować. Szacunek jest na około 900 tysięcy złotych. Więc tutaj w deklaracji, bo oczywiście to wyjdzie, wartość ostateczna wyjdzie z przetargu. Natomiast tutaj w uchwale tej intencyjnej jest zapisana wartość 1/3, czyli 300 tysięcy złotych. I dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców, dla pożytku, bardzo proszę Wysoką Radę, aby zechciała podjąć powyższą uchwałę. Dziękuję bardzo. Zanim otworzę dyskusję, poproszę o opinię komisji. Komisja Pożytkowa Inicjatywy Gospodarczej. Przypominam, że jesteśmy, proszę o wyrażoną opinię w sprawie projektu, który był rozpatrywany jako ostatni, F. Proszę bardzo, Komisja Budżetowa, Inicjatywa Gospodarcza. Planowania przestrzennego budownictwa. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt. Infrastruktury technicznej i ochrony środowiska. Jednogłośnie pozytywnie. Spraw społecznych i porządku publicznego. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt. Mamy jednogłośnie. Oświaty, kultury, sportu i rekreacji. Jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy są? O, proszę bardzo. Pan przewodniczący Andrzej Zieliński. Panie przewodniczący, pan przewodniczący miał problemy z odczytaniem treści. Ja też, powiem szczerze. Bo moim zdaniem jest to w ogóle jakoś tak nielogicznie sformułowane. Budowa kładki dla pieszych nad torami w kilometrach około 800. Mnie się wydaje, nie wiem, może ja jestem w tym względzie laikiem, ale chciałem zapytać, kto jest autorem tego sformułowania, bo mnie się wydaje, że powinno być budowa kładki dla pieszych nad torami położonej około 80 km, 250 metrów linii kolejowej i tak dalej, ale może się mylę. Może się mylę, bo to sformułowanie jest jakieś takie zupełnie niezrozumiałe, po prostu niezrozumiałe. Chyba, że jest to bardzo specjalistyczne i chciałbym prosić o wyjaśnienie specjalisty od torów kolejowych. Dziękuję bardzo. Na Dzikim Zachodzie byli tacy specjaliści, kiedyś budowali te tory kolejowe. Proszę bardzo, pan burmistrz. Pierwszy, potem pan burmistrz. Myślę, że drogowcy mogą to powiedzieć bardzo często w tym języku. Właśnie drogowców używa się w kilometrze. Tak jest i to w dokumentach oficjalnych, więc to jest chyba jak najbardziej prawidłowe sformułowanie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Wojciech Osiecki, później radny Grzegorz Gregorowicz. Szanowni Państwo zgromadzeni, ja mam tylko jedną krótką prośbę, żeby ewentualna planowana kładka uwzględniała przeprowadzenie rowerów przez tą kładkę. Jest to teren, gdzie tam często ludzie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Grzegorz Gregorowicz. Państwa, jest to jedna z tych uchwał, których oczywistość jest chyba jasna dla wszystkich i chyba jesteśmy za tym, żeby to poprzeć, ale zawsze jest tak, że być może jakieś są niedopowiedzenia. Ja bym chciał się dowiedzieć, z góry jestem za, ale chciałbym się dowiedzieć, czy to były jakieś przymiarki, jaka populacja będzie korzystać z tej kładki, jaki będzie ruch, natężenie ruchu, dla ilu osób, czy dlatego, że to jest oczywiście oczywiste, to uchwalamy, czy były jakieś analizy dokonywane wcześniej? Ilu mieszkańców, czy jak często na godzinę, ile rowerów, czy ile pieszych? Chodzi o to jakieś dane, czy pokusił się ktoś, żeby przeanalizować zasadność taką merytoryczność, nie chodzi o finansowe, jakieś takich ze dwie dane ekonomiczne. Proszę bardzo, rozumiem, pan przewodniczący Andrzej Zieliński. Będzie dyskusja merytoryczna. Ja nie chcę tłumaczyć, ale
powiem szczerze, że taka analiza jest, mówiąc inaczej, bez sensu. Dlatego, że to jest nielegalne przejście. I wiele osób rezygnuje z tego przejścia, dlatego, że jest nielegalne. Natomiast kiedy będzie wybudowana kładka, to wiele osób, które przechodzą przez wiadukt, torami, przez przejście i tak dalej, będzie korzystało z tej kładki. Nie jesteśmy w stanie z tego zbadać, no, Grzegorz. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Radny Jakub Wróblewski, proszę bardzo. Tylko chciałem powiedzieć panu Gregorowiczowi, że ciężko sobie na to, że nie trudno sobie na to pytanie odpowiedzieć. Po prostu trzeba sprawdzić, ilu mieszkańców mieszka na osiedlu Królów Polskich. Dociera w tej chwili, żeby przyjść z ulicy Królów, można to sprawdzić. Z osiedla Królów Polskich dociera do miasta, do Lidla, tak? A w tej chwili, chcąc przejść legalnie, musi to zrobić poprzez ulicę Klonową, Lipową, tak, albo ulicę Słowackiego. Tak jak w przypadku ulicy Kolejowej, kiedy walczyliśmy o przejście dla pieszych, wtedy, pamiętam państwo, też walczyliście i nie pytaliście, ilu mieszkańców tam jest, a przypuszczam, że mieszkańców ulicy Krańcowej jest troszeczkę mniej niż w przypadku osiedla Królów Polskich. Dla nas budowa, mówię w imieniu też Rady z Platformy Obywatelskiej i dwóch pozostałych, jest to budowa jak najbardziej zasadna, postulowaliśmy ją, będziemy popierali, nie pytając o to, ile osób będzie przechodziło, bo jest to na pewno kilkaset osób. Dziękuję. Radna Maria Kozak była pierwsza. Ja natomiast powiem, żeby nie zapominać, że tam również mogą przez tą kładkę przejść mieszkańcy osiedla Kopernika. Już widzę, jak radny Wojciech Osiecki ze swoim synem jedzie przez tą kładkę. Jednym i drugim. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo. Jak wykres, to wykres, wobec tego też zabieram głos. Ja po prostu tam też przychodziłam właśnie nielegalnie. To było jakieś 8 lat temu. Dosyć często, bo rzeczywiście skraca się drogę. Nie liczyłam wprawdzie, ile tam, no, sznura nie było ludzi w kolejce, ale w miarę tak średnio było uczęszczany ten teren i właśnie te skróty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radny Piotr Kusyk, później radny Grzegorz Gregorowicz. Nie będę składał wniosku o zakończenie dyskusji, wręcz przeciwnie. Ja rozumiem, że pan Gregorowicz chciałby, żeby dokonano ekspertyzy, ogłoszono przetarg, wydano pewnie z 10 albo 20 tysięcy. Nie, wystarczy, pan nie popatrzeć, dobrze, wystarczy popatrzeć na mapę, widać wyraźnie, że osiedle Królów Polskich jest odcięte torami, linią kolejową od miasta. Legalne dwa przejścia drogowe są na skrzyżowaniu torów kolejowych z ulicą Lipową i ulicą Słowackiego. Natomiast całe osiedle zajęte jest przez domy mieszkalne między tymi ulicami. Piesi, których jest tam sporo, dzieci, osoby starsze, które chcą się dostać do miasta, muszą pokonać dość duży odcinek, właśnie do jednego bądź do drugiego przejścia przez tory. Zwyczajowo korzystali przed uruchomieniem linii kolejowych właśnie z tego tak zwanego nielegalnego przejścia i ten ruch jest dość duży. Wystarczyłoby się tam znaleźć, popatrzeć, jak sytuacja wygląda. Żaden rzeczoznawca moim zdaniem nie jest potrzebny. Cóż więcej, ja się bardzo cieszę i mam nadzieję, że ta kładka powstanie, bo tego właśnie oczekują mieszkańcy na Królów Polskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radny Grzegorz Gregorowicz, później radny Grzegorz Jaworski. Ja mam prośbę jeszcze, jakby ktoś wytłumaczył dokładnie, w którym miejscu ta kładka będzie się zaczynała i w którym dokładnie miejscu będzie się kończyła, to bym był zobowiązany. Proszę państwa, to jest klasyczny przykład, jak my nie umiemy ze sobą rozmawiać. Proszę państwa, pozornie niewinne pytanie, które dotyczyło tylko danych liczbowych, skończyło się czym? Właśnie kolejny raz, trzeci, pan radny Wróblewski stwierdził, mówiliśmy o kładce na stacji, to żeście nie byli przeciw. Po pierwsze, ja się nazywam Grzegorz Gregorowicz i jestem osobą indywidualną. Działam jednostkowo w swoim imieniu. To nie wyście, tylko nie na wy, tylko Grzegorz Gregorowicz zapytał w swoim imieniu i na swój rachunek.
Druga rzecz, coś mi tu radny Kusek chciał tłumaczyć, ale nawet nie wiem co. Niech to będzie jego tajemnicą. Nie interesuje mnie to w ogóle. I radny Zieliński raczył mnie poinformować, że przejście jest nielegalne. No ludzie, no, trzy bzdety się dowiedzieliśmy w reakcji na moje pytanie, które od razu deklarowałem, że jestem za, tylko po prostu chciałbym mniej więcej jakieś wewnętrzne przekonanie. Czy ktoś zbadał statystycznie, jaka populacja ludzi będzie korzystać? Na przykład badaliśmy wyrywkowo, że 300 osób na dobę, że może 5 na godzinę, 3 rowery, a 8 pieszych. Takie rzeczy się robi, czy legalne, czy nielegalne, to nie ma nic wspólnego. Tylko jak się szanuje ludzi, rozmówców, którzy mają podjąć decyzję, nawet oczywistą, to karmi się go jakoś wiedzą. A zamiast wiedzy dostałem stek insynuacji. Pozornie niewinnych, ale tak głupich, że aż nie warto na nie reagować. Radny Wojciech Osiecki, proszę. Proszę. Szanowni Państwo zgromadzeni, mając wrażenie, że wszyscy są za, a dyskusja schodzi na jakiś niewłaściwy trop, składam formalny wniosek o zamknięcie tej dyskusji w tym punkcie i przejście do głosowania. Dziękuję bardzo. Padł wniosek formalny. Teraz proszę, dwa głosy za, dwa głosy przeciw. Czy ktoś zabierze głos? Nie widzę, w związku z tym, że nikt nie chce poprzeć. Aha, proszę bardzo. Ja jestem przeciw przerywaniu, bo dlaczegoż mielibyśmy tego tematu dogłębnie nie zbadać? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze bardziej dogłębnie niż jest do tej pory. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Był wniosek przeciw przerwaniu dyskusji. Czyli jeszcze jeden wniosek może być przeciw. Jeszcze jestem przeciw przerywaniu temu wnioskowi. Także proszę o dyskusję. Dziękuję bardzo. Dwa głosy przeciw. Nie może być więcej przeciw. Teraz mogą być za przerwaniem dyskusji. Proszę bardzo. Radna Maria Kozak. Chciałem Państwu przypomnieć, że gdybyśmy nie zajmowali się wnioskami formalnymi, to bylibyśmy już podejrzewam w głowie budżetu. Szanowni Państwo, zgłaszam, żeby skończyć tę dyskusję na ten temat, ponieważ ona już po prostu wykoleja się, że tak powiem, wypada z toru. Dziękuję bardzo, dobre porównanie. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos za tym wnioskiem? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do przegłosowania wniosku formalnego zgłoszonego przez radnego Wojciecha Wosieckiego, aby zamknąć dyskusję w tym punkcie. Kto jest za? Szesnaścioro radnych jest za. Kto jest przeciw? Raz, dwa. Czworo radnych jest przeciw. Kto wstrzymał się od głosu? Jeden radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że wniosek zyskał większość radnych obecnych na sali. W takim wypadku przechodzimy do przyjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do projektu inwestycyjnego pod nazwą wszystkim znaną. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie. Radnych za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wolno dyskutować, wolno radnym składać wnioski o zamknięcie dyskusji, to są wszystko uprawnienia radnych. Nic nie zostało złamane. Przechodzimy teraz, proszę Państwa, bo tak, wniosek formalny zgłosił wcześniej radny Grzegorz Gergorowicz. Mam pytanie, czy podtrzymuje ten wniosek formalny o przerwanie sesji do poniedziałku do godziny 17. W przypadku tego wniosku padły dwa głosy już przeciw. Czy ktoś za? Jeszcze jeden głos został za. Ktoś jeszcze chce wziąć udział? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do przegłosowania wniosku formalnego zaproponowanego przez radnego Grzegorza Gregorowicza, aby przerwać sesję w dniu dzisiejszym i wznowić ją w poniedziałek o godzinie 17. Kto z radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Ośmioro radnych jest za. Kto jest przeciw?
9 radnych jest przeciw. Debatujemy dalej. Kto trzyma się od głosu? Troje radnych wstrzymało się od głosu. Wniosek formalny nie otrzymał większości. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu porządku obrad, a mianowicie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej na rok 2017. Zanim poproszę o wprowadzenie, pozwolicie Państwo, że opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz tych załączników czytać nie będziemy, chyba że sobie Państwo życzycie. Tak. Życzycie sobie Państwo, żeby czytać? Tak. Dobrze, proszę mój mąci, będę odczytywał. Proszę bardzo, najpierw poproszę o wprowadzenie, później odczytam te projekty. Proszę bardzo, wprowadzenie. Państwa, bez życzenia radnych będziemy odczytywać. Proszę bardzo. Proszę o wprowadzenie.